Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Marka, 8 rozdział, 27 do 29 wersetu? I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo mnie ludzie uważają. A oni mu odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków, i zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Chrystus. Ewangelia według Marka, 8 rozdział, 27 do 29 wersetu. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, Józefa, syna Józefa z Nazaretu. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 45 werset. Uwielbiony człowiek, Duch Święty objawił Boga chwały w dzieciątku betlejemskim. Wtedy, gdy cała moc i łaska były udostępnione Jego służbie z nieba, miało miejsce wylanie Ducha Świętego, zrealizowało się uzdrowienie grzeszników, złożona była obietnica przyszłych dni ochłody i odświeżenia oraz odnowienia wszystkich rzeczy. Wszystko to zostało ogłoszone jako pochodzące od człowieka uwielbionego w niebie. Za kogo ludzie uważają mnie, Syna Człowieczego? Zapytał Pan w dniu swego upokorzenia. Jedyną właściwą odpowiedzią było, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Później, gdy apostołowie zostali wezwani do udzielenia odpowiedzi co do mocy, w której działali, brzmiała ona w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. On wypełnia wszystkie rzeczy. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa, i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich, za kogo ludzie mnie uważają. A oni mu odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Chrystus. Ewangelia według Marka 8, 27-29. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 45 werset.